Ponad 400 firm z 23 krajów całego świata prezentuje swoją ofertę podczas rozpoczętych w Kielcach czterech dużych imprez targowych. Mowa o targach Autostrada Polska, Maszbud, Traffic Expo i Rotra. Po raz pierwszy w wystawie poświęconej branży drogownictwa towarzyszy salon Europarking, na którym prezentowane są rozwiązania z zakresu systemów kierowania ruchem, monitoringu i inne. W czasie uroczystego otwarcia targów prezydent Kielc Wojciech Lubawski mówił m.in. o sukcesach miasta związanych z oddaniem do eksploatacji inwestycji drogowych sfinansowanych w części z pieniędzy pochodzących z kasy Unii Europejskiej, w tym tych powstałych wokół ośrodka targowego i planowanych przedsięwzięciach, które mają szansę na realizację w najbliższej perspektywie. Jednym z takich ciekawszych zadań, które realizujemy, starając się odzyskać tą przestrzeń publiczną, głównie osiedli mieszkaniowych, bo one są dzisiaj zawłaszczone przez samochody. Te samochody parkują gdzie się da, czyli na trawnikach, chodnikach, placach zabaw, ale gdzieś trzeba je postawić, jak się je kupiło. Jesteśmy w trakcie projektowania 8 parkingów wielopoziomowych. I mam nadzieję, że ta inwestycja bardzo mocno poprawi tą przestrzeń. A to wszystko będzie się działo w oparciu m.in. o to, co zobaczymy tutaj i czego się nauczymy. Goście targów mieli sposobność zapoznać się nie tylko z nowościami tego sektora gospodarki, ale również uczestniczyć w Kongresie Innowacji Infrastrukturalnych czy innych konferencjach specjalistycznych łączących ze sobą naukę, praktykę i biznes. Ciekawym przedsięwzięciem był organizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych Operator i Targi Kielce przy współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego konkurs operatorów maszyn budowlanych, który zgromadził liczne grono uczestników. Na terenach wokół hal targowych prezentowali się najwięksi i zarazem wiodący producenci maszyn drogowych, oferujący obok drobnego sprzętu jak minikoparki, piły do cięcia betonu i asfaltu czy ubijarki wibracyjne, także większe maszyny jak na przykład wielotonowe wywrotki, walce drogowe, równiarki oraz frezarki do nawierzchni dróg. Nie zabrakło aparatury pomiarowej, w tym tej służącej do badania cementów i betonów oraz mieszanek asfaltowych oraz szerokiego asortymentu akcesoriów eksploatacyjnych. Wśród wystawców znalazł się też Miejski Urząd Pracy w Kielcach, gdzie na stoisku obok ofert zatrudnienia znalazły się poradniki dla osób poszukujących pracy. Wspomniane cztery imprezy targowe i salon Europarking potrwają do najbliższego piątku, 15 maja.